Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, chyba każdy z nas czytał różne powieści, czy też teksty dotyczące wszechświatów równoległych, czy dotyczące historii równoległej do tego, co się dzieje. Ja jestem fizykiem, więc interesowałem się bardzo tym, czy możliwe są tak zwane wszechświaty równoległe do naszego. Otóż z całą pewnością nie. Wszechświat jest tylko jeden. To jest to wszystko, co można ogarnąć w sposób materialny. A wszechświatów równoległych z definicji nie może być. Natomiast mnóstwo pisarzy pisało wielokrotnie historie równoległe. W tej chwili przychodzi mi na myśl Teodor Parnicki, który w swoim czasie pisywał historię, co by było, gdyby gdyby biskup Stanisław Szczepanowski uniknął topora króla Bolesława Szczodrego i popłynął i odkrył Amerykę. Jest to niezwykle piękna książka dotycząca tego, że właśnie on był tym wężem pierzastym, czyli ten święty Stanisław. Jest to historia równoległa. Również tenże Parnicki napisał książkę I umożnych dziwny, w której młody Zagłoba jako jezuita nawracał Japończyków. Była wtedy rzeczywiście wielka akcja nawracania żółtych, to znaczy Chińczyków i Japończyków, na prawdziwą wiarę. Otóż przewrotność Parnickiego umieściła tam młodego Zagłobę. To są historie równoległe. Również to, co niedawno się ktoś opublikował, taką książkę o tym, jak Polska razem z Niemcami hitlerowskimi, z Wehrmachtem, pokonuje Stalina. Jest to historia równoległa, ale historia wymyślona. To znaczy historia, która się nie stała. Ja opowiem Państwu dzisiaj, w dwóch zresztą wystąpieniach, o historii równoległej, która miała nie tylko pełne szanse, ale która według Pana Boga miała obowiązek się spełnić. Innymi słowy, ten plan, jaki dla ludzkości przygotował Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, a jaki pilnuje Matka Boża, Maryja, ten plan powinien się spełnić. I to tylko my przez nasze grzechy, przez naszą małość, przez naszą pychę, spychamy historię świata z tej historii, która była dla nas zaplanowana, przygotowana. Czyli mówiąc trochę paradoksalnie, my jesteśmy w tej historii równoległej, w tej, która się nie powinna zdarzyć, a historia prawdziwa dla nas przewidziana, no jest tylko w planach Bożych. Ponieważ tak się dzieje w czasach, jak sądzimy, ostatecznych dla świata, czas wreszcie, by również świeccy przemówili, bo pasterze nasi i najwyżsi pasterze, mówiąc najłagodniej, milczą. Czyli to jest to sytuacja, w której kamienie wołają, tak jak powiedział Pan Jezus, jest w Ewangelii Świętego Łukasza 19:40, jak wcześniej w Starym Testamencie powiedział natchniony prorok, z nieba natchniony prorok Habakuk, kamienie wołać będą. Więc te dwa wystąpienia dotyczą właśnie tego, że kamień wreszcie woła. Pierwsza rzecz dotyczy tego, że mniej więcej 100 lat temu
Matka Boża pojawiła się trojgu niepiśmiennym dzieciaczkom w Fatimie i różne rzeczy im pokazała i powiedziała. Są to objawienia potwierdzone przez Kościół, potwierdzone przez wszystkich papieży, czyli nie są to, proszę, księdza postępowca, księdza, który się posługuje Gazetą Wyborczą jako Ewangelią, nie są to objawienia prywatne. Są to objawienia Boże. I skupię się teraz na jednej tylko części tych objawień, to znaczy na tym, co powiedziała Matka Boża trojgu dzieciom, a co usłyszały dwoje dzieci, bo Franek wtedy nie, on widział Matkę Bożą mówiącą, ale mały Franek nie słyszał jej i dopiero potem Matka Boża pozwoliła Lucji powtórzyć Frankowi. Otóż będę mówił o tej części, która dotyczy poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu. Ponieważ są to słowa Matki Bożej, czyli słowa nieba, więc przeczytam je. To było 13 lipca 1917 roku, czyli 97 lat temu, wiek temu. Za 3 lata będzie stulecie tych największych objawień Matki Bożej. Mówi Matka Boża. Znaczy mówi Lucja najpierw, bo to ona spisuje. Następnie podnieśliśmy oczy ku naszej Pani, która nam powiedziała z dobrocią i ze smutkiem. Widzieliście piekło, to była pierwsza tajemnica, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastąpi pokój na świecie. Pamiętajmy, że to było powiedziane 13 lipca 1917 roku, kiedy krwawa wojna pierwsza się toczyła, a kiedy już ci sataniści od bolszewicy przygotowywali przewrót. Ich, oni i ich wódz szatan. Więc wojna się skończy, mówi Matka Boża. Ale jeśli nie przestanie się obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga gorsza. Mówi to Matka Boża trojgu niepiśmiennym dzieciom w 1917, kiedy one z całą pewnością nie mogły wiedzieć, że w przyszłości kiedyś będzie panował nad nami jako namiestnik Chrystusa Pius XI. Ja tu już wspominał Pius XI. Natomiast to jest ta smutna część, której dotyczy całe moje to wystąpienie. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nienadane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukaże świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Czyli to jest ostrzeżenie przed II wojną światową. Żeby temu zapobiec, znaczy zapobiec drugiej wojnie, będę żądać poświęcenia Rosji memu niepokalanemu sercu i ofiarowania Komunii Świętej w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, mówi Matka Boża najpierw w 1917, a później, za chwilę powiem, powtarza to w 1929, to jeśli spełnią, to Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Zauważcie, w 1917 mówi, to Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jeśli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć. Tu chodzi o różnych Ojców Świętych, znaczy nie ta sama osoba. Wiele narodów zostanie zniszczonych. Na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. I później końcówka tej drugiej tajemnicy jest taka. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary ETC. Tu jest bardzo istotne to ETC, bo są kłamcy wśród kardynałów, jak kardynał Bertone, kardynał Sodano, to w innej wypowiedzi o tym opowiem, którzy to po prostu te trzy literki i tak dalej, ETC, cichutko skreślają.
Otóż w 917 wiek temu ci pastuszkowie w Fatimie myśleli, że Rosja to jest taka brzydka, niedobra pani z sąsiedniego miasteczka. Bo tam był jakiś taki dom, niezbyt prywatny, w którym były różne takie panienki. Natomiast po raz drugi w 929 Matka Boża zażądała poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu przez papieża. Opuszczę wielką wizję Trójcy Świętej, którą mogą Państwo znaleźć w artykule na ten temat, który, mam nadzieję, tajne komplety opublikują, oraz na mojej stronie. I powiem tylko, co dotyczy Rosji. Przyszła chwila, to są słowa Matki Bożej, której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję mojemu niepokalanemu sercu. Przyszła ta chwila, zauważcie, obiecując ją uratować za pomocą tego środka. Tyle dusz zostaje potępionych przez sprawiedliwość Bożą z powodu grzechów przeciwko mnie popełnionych. Przychodzę przeto prosić o zadośćuczynienie. Ofiaruj się w tej intencji, módl się. Ofiaruj się w tej intencji, módl się. To nie jest tylko do wtedy jeszcze niepiśmiennej pastuszki powiedziane, to jest powiedziane do mnie i do ciebie. Módl się w tej sprawie. Otóż Łucja dalej mówi. Mówiłam o tym mojemu spowiednikowi, który mi polecił spisać, czego Matka Boża żądała. Wtedy, czyli w 29, pamiętajmy, że to jest tuż przed kolektywizacją w Rosji i przed potwornym głodem wywołanym przez satanistów, stalinistów, właśnie rok czy dwa później, nadszedł czas, jak mówi Matka Boża, by papież poświęcił Rosję. I to żądanie dotarło do papieża Piusa XI, bo mamy dokumenty, że biskup Leiri, który był uczciwym i odważnym biskupem, przekazał to Ojcu Świętemu w odpowiedni sposób. Ale potem Matka Boża powiedziała dziewczynie, bo to była ciągle młoda dziewuszka Łucja wtedy, nie chcieli usłuchać mojej prośby. Jak król Francji będą żałować i poświęcą mi Rosję, lecz będzie za późno. Rosja rozszerzy swoje błędy po całym świecie, wywołując wojny, powodując prześladowania Kościoła. Ojciec Święty będzie bardzo cierpiał. To mówiła, powtórzyła to ostatnie w 29. Otóż proszę Państwa, z tym apelem zwracam się do wszystkich katolików, do nas, do was, ponieważ z tym nakazem Matki Bożej nie zgodziło się paru ludzi. Ci ludzie to byli namiestnicy Chrystusa, czyli Pius XI, Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I. No w tym wypadku mamy tą wątpliwość, że po zamordowaniu w objęciach papieża przez tak zwanych nieznanych sprawców najwyższego wysłannika prawosławia rosyjskiego zginął również zamordowany po 33 dniach od początku pantyfikatu Jan Paweł I. On chciał w tych sprawach, to znaczy w Fatimie i w sprawie usunięcia, ujawnienia masonerii i satanistów w Kościele, jak się wydaje, wiele zrobić. Ale wyroki Boże były inne. Nic w tej sprawie nie zrobił Jan Paweł II, który nastąpił po Janie Pawle I, ani Benedykt XVI, ani obecnie nam panujący Franciszek. Jak można sobie wyobrazić, żeby namiestnicy Chrystusa w liczbie 8 sprzeciwili się woli nieba? Gdyby to byli ludzie na poziomie proboszcza, czy na poziomie biskupa, wtedy można by osądzić ich brzydkimi słowami, które na pewno byłyby słowami sprawiedliwości. W przypadku 8 kolejnych papieży ja się nie ośmielam powiedzieć nic więcej ponad to, że jest to objaw Mysterium Iniquitatis, to znaczy jakiejś tajemnicy nieprawości, do której zresztą zaraz wrócę. Natomiast mówię to i piszę to po to, byśmy wszyscy zrozumieli, że to, co się stało w ciągu tych ostatnich prawie 100 lat,
jest tragiczne dla świata, jest tragiczne dla Rosji, jest tragiczne dla Polski, jest tragiczne dla ciebie, dla mnie, dla naszych rodzin, dla tych różnych dzieci czy wnuków, którzy żyją na kocią łapę, mimo że powinni żyć w normalnym po prostu uczciwym katolickim rodzinie. Ale najważniejsze jest to, że my, ja, ty, żona, dziecko nasze, możemy tą sytuację zmienić. Nie jest tak, że powinniśmy załamać ręce i na przykład pójść na piwko. Nie. Mianowicie możemy wpłynąć potrójnie. Pisać do naszych biskupów, wszystko jedno, jak wysoko czy nisko ich oceniamy, ale to są biskupi, i prosić ich o interwencję wobec Ojca Świętego. Dlatego, że poświęcenie Rosji może dokonać tylko papież, oczywiście nie antypapież, tylko papież, wraz, jak mówiła Matka Boża, z wszystkimi biskupami. Znaczy sądzę, że wystarczy, żeby on nakazał z pozycji papieża wszystkim biskupom i wtedy ta 1/3, która jest katolicka, czy może 2/3, razem z nim poświęci Rosję i wtedy, proszę Państwa, nastąpi ten czas pokoju, o którym Matka Boża mówiła, że wreszcie poświęci mi Rosję i nastąpi czas pokoju, mówiła bezwarunkowo, czyli to na pewno jest przed nami. Można pisać również do Ojca Świętego, przypomnienia na ten temat, tego Ojca, który akurat jest. Prośby, supliki, więcej nie możemy. I można również uczestniczyć w krucjatach różańcowych. Pamiętajmy, że w tym kościele postępowym różaniec jest właściwie jakoś obśmiany czy potępiony, a różaniec jest najważniejszą bronią, jaką katolik ma. W krucjatach różańcowych w tej intencji popularyzować te krucjaty. To każdy z nas zrobić może. No ja napisałem jedną suplikę do Ojca Świętego w sprawie, to było za Benedykta XVI, w sprawie usunięcia z Episkopatu Polski tylko najróżniejszych pederastów, satanistów, agentów tajnych służb. Myśleliśmy wtedy o służbach sowieckich, ale to dotyczy również służb z jakichś krajów południowych, powiedzmy służb Mossadu, czy służb zachodnich, równie dobrze. Ale więcej sił na tego typu supliki do Ojca Świętego, no nie mam. Natomiast kto ma, koniecznie należy w tej sprawie pisać. Oraz wszyscy mamy obowiązek wykonywania i propagowania tego nabożeństwa 5 pierwszych sobót, które jakoś nie jest nawet w tym nowszym kościele potępione, więc to wykonywać możemy. Straszne jest w tym, co powiedziałem, że zmarnowano już w tej historii, która nas zepchnęła z historii prawdziwej, przewidzianej dla nas do historii równoległej, zmarnowano już przeszło 80 lat. Ponieważ Pius XI nic nie zrobił, w aneksie tej wypowiedzi powiem Państwu, dlaczego i jak to mogło wyglądać. Pius XII nic nie zrobił. Przecież to byli papieże katoliccy i świętobliwi. Nic nie zrobili. Natomiast ojciec Jan Paweł II, zresztą jak Pius XII również, poświęcił tak zwany świat Matce Bożej. Otóż obaj ci biskupi, papieże bali się wymienić słowo Rosja. Proszę Państwa, jeśli ktoś z nas boi się wymienić słowo pederasta, czy jakieś tam słowo, powiedzmy, że jakiś tam mason jest satanistą, no to zrozumiałe. Ale żeby ojcowie święci w liczbie 8 bali się wymienić to słowo, które nakazało im niebo poprzez Matkę Boga, czyli poświęć Rosję mojemu niepokalanemu sercu, Rosję, wszyscy się bali. Oczywiście później znaleźli się jacyś tam kardynałowie, którzy nakłamali, że Jan Paweł II
poświęcił Rosję w 1984. Otóż sam Jan Paweł II powiedział potem, i to są dokumenty, że poświęcenie Rosji jest jeszcze przed nami. Więc czy Bertone, czy Sodano, czy inni, których już Casaroli, który należył do tej grupy raczej satanistycznych arcybiskupów czy kardynałów, oni kłamali. Tyle. Dlaczego papieże nie poświęcili? Powtarzam, to jest tajemnica iniquitatis. Nie potrafimy tego w ogóle zrozumieć. Natomiast to, że błędy Rosji rozeszły się po całym świecie, to musimy sobie uświadomić, że rzeczywiście tak się stało. To wszystko, co się stało w lewicowej Francji, wszystkie te Sartry, Simone de Beauvoir, całe to lewactwo we Francji, które później przeniosło się na przykład przy pomocy tak zwanego Pol Pota na rzeź w Kambodży, to było właśnie rozlanie się tych potworności, które wynikły z niepoświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu. Potworności takich jak marksizm, teologia wyzwolenia, różne lewactwa, gendery, zboczenia, czy wprowadzanie antydekalogu w Europie. No to jest wprowadzane. Więc to widzimy. Ale pamiętajmy, że te słowa Matki Bożej, na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce i Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata, czyli dla nas, dla was, nastąpi czas pokoju, jest to stwierdzenie bezwarunkowe. Już nie jeśli, to znaczy to nie jest historia równoległa, tylko to jest, że tak powiem, siłą łaski Bożej nawrócenie na tą historię normalną z historii tej potwornej, lewackiej, masońskiej, równoległej. Jest to bezwarunkowe. Z czego wynika w sposób zupełnie logiczny, że będziemy jeszcze mieli papieża odważnego katolika, który bezwarunkowo poświęci Rosję Niepokalanemu Sercu. Ale to zależy, kiedy to się stanie, to zależy od nas. Od tego, na ile usłyszeliśmy, że mamy odprawiać krucjatę za Rosję, że mamy odprawiać ciągle te pięć pierwszych sobót, że mamy odmawiać uczciwie i pobożnie, pokornie różaniec. W aneksie chciałbym przypomnieć Państwu, znaczy uświadomić Państwu, to od czego zresztą zacząłem, to znaczy, że żyjemy w historii równoległej. Otóż, gdyby Pius XI miał inne otoczenie, czy był człowiekiem, no jakoś nie potrafimy powiedzieć jak, ale innym, i by wykonał to polecenie nieba, polecenie Matki Bożej, to wtedy byłoby to nieporównanie łatwiejsze. Dlatego, że wtedy w Kościele jeszcze nie było tylu tych postępaków, tylu tych czcicieli, czy mamony, czy szatana, jak teraz. I wtedy zgromadzenie biskupów, którzy by zrobili to z nim razem, było nieporównanie łatwiejsze niż teraz. To się nie stało. A po drugie, tu sobie zdajmy sprawę, że w takim razie Rosja, gdyby on poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu, powiedzmy w 1929-1930, to pewnie tego koszmaru kolektywizacji by nie było. To by nie było koszmaru terroru w latach 1936-1937 i to by nie było koszmaru II wojny światowej. Tyle było na barkach tego świętobliwego staruszka, Piusa XI. A jaki byłby los Stalina czy Hitlera? Otóż tu jest rzecz ciekawa czy zabawna, bo to by wymagało dobrego, to wymaga dobrego pióra takich pisarzy, którzy potrafią pisać historię równoległą, jak właśnie wspomniane na wstępie Parnicki. Czy teraz są tacy? Mam nadzieję, że tak. Ale to musi być dobry pisarz, dlatego że ta historia równoległa, która by się wtedy zdarzyła, była historią realną, a nie jakąś sobie wydumaną, jak na przykład właśnie to, że święty Stanisław Szczepanowski stał się wężem pierzastym.
Więc jeśli w latach 40., a to wiemy z zupełną pewnością, nastąpiłby okres pokoju, a dopiero znak dany Łucji papieżowi, to znaczy wielka zorza polarna nad Portugalią. Zobaczcie Państwo, tam gdzieś koło bieguna są zorze polarne, ale tutaj 28 stycznia 1938 roku pojawiła się, widziana przez wszystkich astrofizyków i astronomów i ludzi zwykłych, zorza polarna nad Portugalią, która była tym nieznanym światłem, które wskazało, no, że niestety nie spełniliście moich próśb, żądań. Przecież dla nas prośba nieba to jest równoznaczna z żądaniem. I w związku z tym, no, musi być kara boska w postaci II wojny światowej. Więc możemy sobie siąść spokojnie przy kominku czy przy świecy i zastanowić się, jak by wyglądał ten świat prawdziwy, realny, a nie ten potworny świat satanistów, pederastów i tam różnych innych takich marksistów, genderystów, który mieliśmy szansę mieć. Ja tylko skupię się nad jednym momentem, mianowicie za czasów Piusa XI. To był świętobliwy starzec z arystokratycznej rodziny, niestety. Zaraz wytłumaczę, dlaczego jest to słowo niestety. Który bardzo chciał słuchać głosów ze świata. Otóż w latach 20. pojawiły się takie kryształki, przy pomocy których można było odpowiednio, ustawiając diodę tego kryształka, słyszeć te pierwsze audycje radiowe. Otóż za Piusa XI były już lampy, te lampy radiowe. Dla młodych to poprzedniczka, lampa radiowa to poprzedniczka współczesnej elektroniki, czyli tranzystorów. Otóż wtedy pojawiły się pentody, czyli pięć tych elektrod. Pojawiły się również już oktody. I na tych pentodach, i na tych oktodach nowoczesne, wtedy naprawdę nowoczesne radioodbiorniki, superheterodyny pojawiły się i Ojciec Święty z całą pewnością słuchał głosów świata, bo to jego świadkowie, przyjaciele piszą o tym, kardynałowie, chciał się dowiedzieć, co mówią premierzy, co mówią ministrowie, co mówią tak zwane narody, co mówi Führer. I z tego, co mówi Führer i co mówią inni przywódcy, powstały dwie wielkie encykliki. Jedna encyklika potępiająca komunizm i w tydzień później encyklika Mitbrennender Sorge, jedyna encyklika opublikowana po niemiecku, potępiająca w sposób straszliwy, potępiająca Hitlera. To ośmielił się zrobić. Na to, do tego miał odwagę, ale nie miał odwagi do tego, żeby wykonać polecenie Matki Bożej dosłownie, czyli poświęcić Rosję. Mówił zresztą swoim przyjaciołom, bo leżała przed nim koperta z wiadomością od biskupa Leiri, że jakaś dziewczyna miała kolejne widzenia i niebo czegoś tam od niego chce. Otóż mruczał on wtedy, gdyby Duch Święty miał coś do przekazania, to chyba do mnie by się zwrócił w podtekście, a nie do jakiejś tam analfabetki dziewczyny, pasterki z jakiejś wiochy. I on ten list biskupa, który przekazywał mu polecenia nieba, zlekceważył. Dlaczego i jak zlekceważyło kolejnych siedmiu kapłanów, kolejnych siedmiu papieży, to już sprawa właśnie do opisania przez dobrych pisarzy, ale oczywiście to musi być pisarz katolik. To nie może być pisarz postępowy, nie może być pisarz marxizujący, tylko po prostu uczciwy, czyli katolik. Na ten temat więcej, szerzej napisałem. Mam nadzieję, że to się pojawi na tajnych kompletach, ale już w tej chwili jest na mojej stronie, czyli stronie dakowski.pl pod kościół. Tam jest taki dział papiestwo, gdzie można sobie znaleźć
i w artykułach sąsiednich. Natomiast Państwa gorąco zachęcam, byście sobie to, co powiedziałem tutaj, przesłuchali jeszcze raz i byście to wzięli do siebie. Bo tylko w ten sposób możemy wpłynąć na decyzje tych osób, które są wysoko, biskupów, kardynałów czy papieża, a czas byśmy wszyscy walczyli ad majorem Dei Gloriam. Z Panem Bogiem. Oh.